Witam wszystkich widzów, tych cierpliwych i niecierpliwych. Dzisiejszy odcinek Tajemitów poświęcimy pewnej wielce tajemniczej osobie. Prorokowi czasów przyszłych, który swoje wszystkie wizje podpisywał maleńką sylwetką czarnego pająka. Czarny pająk to prorok, o którym nie ma wielu danych. Nie wiadomo dokładnie kiedy i gdzie żył, choć zwykle utożsamia się go z pewnym starym bawarskim mnichem żyjącym pod koniec XVI wieku. Takie umiejscowienie w czasie czarnego pająka uwiarygodniają jego profetyczne pisma, składnie ułożone chronologicznie, poczynając od pierwszych lat XVII stulecia i sygnalizujące najistotniejsze zdarzenia dla każdego okresu. Proroctwa czarnego pająka sięgają aż do roku 3000. Ten rok określany jest jako czas gwiezdnego potopu, wstęp do finału, który ma nastąpić 7 czerwca 3017 roku. Jak pisze Czarny Pająk, owego dnia Ziemia zderzy się z inną Ziemią. Zachwieje się, zatoczy jak pijana i rozpęknie się na dwoje. Zaś chwała i bogactwa ziemian rozpłyną się w wiecznej przestrzeni, nie pozostawiając po sobie najmniejszego śladu. Zwrócić tutaj należy uwagę, że rok 3000 jest określany jako koniec świata nie tylko u Czarnego Pająka, ale też u Nostradamusa i wielu innych proroków. Wielokrotnie spotkać się można nie tylko na YouTubie, ale i w całej sieci z określeniem końca świata, choćby na rok 2000, 2012 czy też na rok 2017, a teraz już na 2019. Nie dajcie się na to nabrać. Nikt z poważnych ezoteryków w to nie wierzy, bowiem znają odwieczny cykl w naturze i główną zasadę tworzenia. Żeby coś powstało, najpierw musi umrzeć, zostać zniszczone lub obumrzeć. Ten cykl jest rozciągnięty i różny w czasie dla każdego stworzenia biologicznego na Ziemi i w całym wszechświecie. To nic innego jak amplituda, to co na górze musi spaść, a to co na dole musi się podnieść. Te słowa dużo mówią. I tak, skoro świat istniał w pełni rozwinięty 4000 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa z Nazaretu, to znaczy, że od tego okresu zapoczątkowała się jego degradacja. 4000 lat dodać nasze 2000 lat to liczba 6000 lat. Biorąc do ręki Biblię, dowiadujemy się, że Bóg stwarzał świat przez 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Dalej czytamy, że jeden dzień u Boga jest jako 1000 lat na ziemi. Wniosek? 6000 lat temu zakończył się 7 dzień i od tego czasu świat ulega degradacji w takim samym tempie, jak został stwarzany. 6000 lat degradacji i mamy rok 2000. Tak więc brakuje tylko 1000 lat odpoczynku i życia w spokoju po pierwszym sądzie nad ludźmi. Rok 3000 zamyka okres degradacji i to idealnie pasuje do wszystkich liczących się proroctw. I jak twierdzi Czarny Pająk, wszystko przyjdzie jak wyzwolenie, kładąc kres latom posuchy i oślepiającego światła, które przekształcą człowieka w wałęsające się zwierzę. Tą erę rozpaczy Czarny Pająk ujrzał w lustrze w przedwiecznych niebiosach. A oto jego słowa. Widać tutaj aż nadto wyraźnie, że koniec świata poprzedzi śmiercionośna degradacja środowiska. Zatruje ona człowieka, wchłaniającego ją w sobie drogą bolesnej i długiej asymilacji, która uruchomi proces prawdziwej genetycznej przemiany. Człowiek będzie zupełnie odmieniony i niepodobny do siebie z dawnych czasów. Koniec dla człowieka będzie pod znakiem obłędu i milczenia, niemożności porozumienia i samotności. Dla Czarnego Pająka koniec lat XX wieku naznaczony jest zburzeniem świątyni, czyli zburzeniem kościoła chrześcijańskiego. Antychryst, zwany przez Czarnego Pająka Czarnym Księciem, który jego zdaniem urodził się w 1966 roku, swoje działania rozpoczął mając lat 30 w 1996 roku.
będzie proponował masom etykę oszukańczą i ponętną. Radujcie się aż do pijaństwa, a będziecie szczęśliwi. Wielbijcie księcia, a będziecie wychwaleni. Kradnijcie, a oddadzą wam cześć. Najbardziej jednak zdumiewające w proroctwach Czarnego Pająka jest to, że książę Piekieł wraz ze swym dworem zamieszka właśnie w Watykanie. Będzie ucztował w cieniu wielkiej kopuły, a tysiące robaków, prawdopodobnie księży, będzie okazać jego dłoń błogosławiącą i siejącą zniszczenie w kościele. Można tutaj wysnuć śmiały wniosek o jakimś ścisłym porozumieniu między antychrystem a papieżem. Nie jest to nowa hipoteza. Wiele tekstów apokaliptycznych, a nawet orędzia maryjne w tym stuleciu, począwszy od fatimskich, wyraźnie wskazują na podobne zagrożenie. Jednakże Czarny Pająk skłania się raczej w stronę podporządkowania papieża antychrystowi niż ich rzeczywistego wspólnictwa. Prorok utrzymuje, że w 1997 roku Piotr zamknięty będzie w norze pilnowanej przez starego wilka. A więc będzie raczej zakładnikiem, nie zaś sprzymierzeńcem Czarnego Księcia. I wzejdzie posiew słowa tego ostatniego, tymczasem zaś prawowity pasterz utraci wszelką władzę nad swoją trzodą. Naturalny porządek rzeczy zostanie zburzony. Pasterz będzie się karmił gorzką trawą łąk, a owce zasiądą za stołem przed flaszkami z winem i przed serem. Na noc zaś nie będą musiały wracać do zagrody, gdyż pasterz nie będzie już miał psa, by tam je zaganiać. Nie będzie już stróżów, ale nadal jeszcze będą właściciele. Na początku XXI wieku ma nastąpić Dzień Chwały Ognia. W tym dniu nagle wybuchnie błyskawiczna wojna, która będzie łudząco podobna do przewidywanego na rok 3000 końca świata. Nie będzie to jednak koniec świata, ale oczyszczenie przed dniem uroczystego pokoju. Pokoju majestatycznego, bez granic, bez horyzontu. Czyż nie pasuje to do siódmego dnia odpoczynku? Próba będzie to straszliwa, tak szybka, że ludzie nawet nie zdążą unieść oczu ku niebu. Będzie przelotna jak błyskawica. Ludzie będą mieli wrażenie, że wszystko się już skończyło, że już nie wróci, że wszystko bezpowrotnie stracone. Bezsilnie będą czepiać się patyczka, którym była kiedyś Łódź Piotrowa. Pchani będą ku morzu, w którego ognistym odmęcie się pogrążą. Epoka zakończy się wśród płomieni. Jednak ostanie się garstka ludzi, którzy zrozumieją, że prawdziwy sens życia polega na szukaniu pokoju, nie zaś chwały. Im zostanie powierzone zadanie odbudowy nowego czasu z nakazem likwidowania wszystkiego, co mogłoby odwodzić uwagę ludzi od ich rzeczywistych potrzeb życiowych.